przechodzenie obojętnie nad ludobójstwem, które miało miejsce ze strony nacjonalistów ukraińskich, byłoby potwornym błędem. Tym bardziej, że Ukraińcy sami mogą na własne oczy przekonać się, co to znaczy ludobójstwo. Były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Panie premierze, mamy dzisiaj 138 dzień wojny w Ukrainie i mamy dziś 79. rocznicę rzezi wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji prezydent Wołodymyr Zełenski ma potępić rzeź wołyńską dzisiaj właśnie w 79. rocznicę. Czy pana zdaniem to jest gest potrzebny w obecnej sytuacji? To jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że przez wiele lat władze ukraińskie, poszczególni prezydenci, premierzy na ten temat nie powiedzieli ani słowa. Swoją drogą przywódcy państwa polskiego również nie byli w tej sprawie zbyt aktywni. Rozumiem, że sprawa jest bardzo delikatna, no ale w dzisiejszej dobie dalsze milczenie na ten temat, przechodzenie obojętnie nad ludobójstwem, które miało miejsce ze strony nacjonalistów ukraińskich, byłoby potwornym błędem. Tym bardziej, że Ukraińcy sami mogą na własne oczy przekonać się, co to znaczy ludobójstwo, co to znaczy wojna i co to znaczy ofiary. Panie premierze, a jak pan sądzi, dlaczego... To może wydawać się pytanie retoryczne, ale dlaczego Zełenski akurat w tym momencie decyduje się jako pierwszy niezwykle istotny ukraiński polityk na tak jasne postawienie sprawy i na potępienie rzezi wołyńskiej? Czy to jest element wdzięczności dla narodu polskiego w kontekście wojennym i tej pomocy, której Polacy udzielili Ukraińcom, czy to jest kwestia no, polityczna sensu stricto? Mam nadzieję, że to jest w dużej części docenienie wysiłku Polski i Polaków, którzy wykazali ogromne serce i nie zmuszani przez władze Rzeczpospolitej otworzyli swoje ramiona na powitanie Ukraińców. Więc jeśli tego rodzaju pobudki przede wszystkim kierują Zełenskim, to by bardzo dobrze o nim świadczyło. Ale być może jest również jakiś aspekt polityczny, który jest sygnałem dla Polski i Polaków, że nie ma spraw tabu, że trzeba się za to poważnie zabrać. No ale zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że trzeba oczywiście docenić gest, jeśli taki będzie dzisiaj, bo jeszcze nie wiemy. Ale z drugiej strony musi za tym iść zgoda rządu ukraińskiego i władz ukraińskich na ekshumację i na wystawienie chociażby symbolicznych pamiątek czy mogił tam, gdzie Polacy są pogrzebani, a ukraińskie pola, lasy, rowy są pełne polskich kości. Czyli same słowa, panie premierze, rozumiem, Zełenskiego nie wystarczą. Za tymi słowami muszą pójść czyny, po prostu. Oczywiście, bo jeżeli na słowach się skończy, to nic się nie zmieni. No, słowa zostaną zapomniane, a pamięć o naszych okrutnie pomordowanych rodakach będzie coraz bledsza. Po prostu chodzi o to, że Ukraińcy nigdy nie chcieli, aby te ekshumacje miały miejsce. Ja myślę, że nie chcą dlatego, że ich przeraża skala tego wszystkiego. Dlatego, że zdajmy sobie sprawę, że z różnych szacunków wynika, że w czasie Holokaustu na Wołyniu i w Galicji tych ofiar może być około 130-140 tysięcy. I ci pomordowani tam leżą. Kości, jak pani wie, rozkładają się bardzo powoli. I w związku z tym, gdziekolwiek się w tamtych regionach wbije łopatę,
to wydobywa się kości. Panie premierze, sądzi pan, że uda nam się z Ukrainą rozliczyć i Ukrainie z nami? Ja pytam o taki kontekst historyczny, tych historycznych zaszłości, tych tragedii, które się wydarzyły dla dobra tej wspólnej przyszłości. Bo w tej chwili też bardzo często się zdarza, nawet wśród młodych ludzi, że kiedy mówimy o pomocy Ukraińcom, to oni przypominają Banderę, to oni mówią o Wołyniu, to oni mówią o zbrodni wołyńskiej. Czy to jest rzecz, która się będzie ciągnęła za nami, czy uda nam się ją wytłumaczyć, rozliczyć, zamknąć i iść dalej? Proszę pani, najgorsze jest to, że ci zbrodniarze spod znaku Ukraińskiej Armii Powstańczej, Szuchewicz czy Bandera, oni są bohaterami Ukrainy. Dla oficjalnych władz również. Teraz może to zelżało, ale za poprzednich prezydentów można było odnieść wrażenie, że Poroszenko i inni, oni się wręcz prześcigali w rozmaitych gestach na rzecz tych zbrodniarzy. Zresztą dzisiaj, jak pani widzi rozmaite demonstracje ukraińskie, to czarno-czerwone flagi UPA tam są bardzo często pokazywane. Są zjazdy dawnych żołnierzy SS Galizien, szczególnie okrutna formacja ukraińska. Więc można powiedzieć, że z punktu widzenia takiej chęci do przyznania się do zbrodni, to Ukraina jest bardzo daleko. Czyli nie ma pan nadziei na to, że uda nam się tę sprawę ostatecznie wyjaśnić i załatwić? Zawsze nadzieja jest, ale jeżeli Ukraińcy się nie odetną od tych ponurych czasów zbrodniczej ideologii UPA, to nic z tego nie będzie. I ja podzielam pogląd polskich władz, to zdaje się mówił i minister spraw zagranicznych w rządzie PiS-u, pan Waszczykowski, ale także chyba i prezydent, który mówił Ukraińcom, że wy z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Tak, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Panie premierze, to teraz o naszym polskim poletku trochę. Ja nie wiem, czy pan miał okazję oglądać konferencję Adama Glapińskiego w piątek? Tak, owszem, obserwowałem. Panie premierze, czy pan coś zrozumiał z tej konferencji? Pytam na razie o kwestie dotyczące nas jako obywateli, czyli kwestii drożyzny, kwestii inflacji, perspektyw dotyczących recesji technicznej lub też nietechnicznej. Czy pan cokolwiek zrozumiał z tych słów prezesa NBP? No nie, wie pani, to jest taki bełkot, który ma poprawić i tak zawsze dobre samopoczucie pana Glapińskiego. Ale z punktu widzenia odbiorcy to nic to nie daje. Zresztą ja jestem przekonany, że rząd i Narodowy Bank Polski do wyborów będą udawali, że walczą z inflacją. Oczywiście potęgując bardzo trudną sytuację polskiego budżetu i polskiej gospodarki. Dlatego, że gdyby chcieli na serio walczyć z inflacją, to by musieli podjąć decyzje, no, które nie są w obszarze ich wyobraźni. Bo walka z inflacją jest dosyć prosta, jeżeli chce się oczywiście z nią walczyć. Po pierwsze, musi być wola polityczna do tego, żeby ciąć wydatki i wzmacniać wpływy do budżetu. Więc zwłaszcza jeżeli chodzi o cięcie wydatków, no to z punktu widzenia PiS-u jest to nierealne. Oni tego nie zrobią. Panie premierze, a czy to jest bezpieczne, żeby taka osoba jak Adam Glapiński była w obecnej sytuacji na czele Narodowego Banku Polskiego? Pytam także w kontekście zapowiedzi Donalda Tuska, który mówi o wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP. Proszę pani, była okazja, żeby pozbyć się tego szkodnika. No ale pan Glapiński jest zbyt mocno związany z panem Kaczyńskim, żeby to było możliwe. Więc z punktu widzenia konstytucyjnego to Glapiński ma 6-letnią kadencję przed sobą, chociaż są pewne wątpliwości, dlatego że on był w zarządzie NBP-u. Tak, a zgodnie z konstytucją można być dwukrotnie tylko w zarządzie. Tak, i niektórzy prawnicy mówią, że no, to trzeba zaliczyć jako pierwszą kadencję, a tą drugą, która się skończyła, jako właśnie drugą kadencję i koniec.
No ale Glapiński tego nie przyjmuje oczywiście do wiadomości i cały PiS tego nie przyjmuje do wiadomości. Więc ten człowiek po prostu stwarza szalone niebezpieczeństwo dla polskiej gospodarki i dla stanu finansów publicznych. No i Donald Tusk powiedział to, co powiedział, choć prawdopodobnie to będzie bardzo trudne do wyegzekwowania, nawet po zwycięskich wyborach, które miałyby odsunąć PiS od władzy. No ale wspiera pan generalnie taką retorykę? Uważa pan, że Tusk robi dobrze, zapowiadając tego typu działania? Czy pana zdaniem jest to taki strategiczny, polityczny, taktyczny błąd? Nie, ja w ogóle uważam, że jest za mało tego rodzaju deklaracji, dlatego że nieprawdą jest, iż polska opozycja jest opozycją totalną. To władza jest władzą totalną. I na odpowiedź władzy totalnej musi być rzeczywiście totalna odpowiedź opozycji. I co Tusk wniósł do polskiej polityki, to takie właśnie stanowcze sformułowanie. On po prostu pokazuje, że się nie boi tej władzy, że po zwycięstwie będzie okres surowych rozliczeń. I to jest bardzo potrzebne i szkoda, że inni szefowie opozycji tego języka się boją. A propos innych szefów, naprawdę ma pan takie wrażenie, że pan Czarzasty, pan Kosiniak czy pan Hołownia boją się ostrego języka pod adresem Prawa i Sprawiedliwości? No oczywiście, dlatego też media publiczne, tak zwane publiczne, obchodzą się z nimi stosunkowo łagodnie. Jedynym politykiem, który jest ścigany, niszczony, wściekle atakowany przez media rządowe, to jest Donald Tusk. Niech pani zwróci uwagę, że nikt nie jest tak atakowany. A dlaczego? Dlatego, że obóz rządowy uznaje, że jedynie Tusk jest w stanie z nimi wygrać. Część obserwatorów polskiej sceny politycznej w ubiegłym tygodniu mówiła u mnie w programie o tym, że to starcie wyborcze to będzie walka na śmierć i życie między Kaczyńskim i Tuskiem i że któryś z nich zakończy swoją karierę polityczną właśnie po tej kampanii. Czy pan uważa, że rzeczywiście to jest i to będzie walka o taką stawkę? Znaczy, jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia PiS-u, to oczywiście oni będą walczyć nie tylko o trzecią kadencję, ale także o wolność. Dlatego, że jeżeli przegrają, to pójdą do więzienia. No to jest oczywiste. Więc użyją wszystkich metod, które są w zasięgu ręki, zarówno legalnych, jak i nielegalnych. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację podobną, która miała miejsce po wygranych wyborach przez Bidena w Stanach Zjednoczonych, gdzie obóz pisowski po prostu nie uzna swojej porażki i będziemy mieli podobne sceny, jak widzieliśmy to na Kapitolu. A jak temu zapobiec, panie premierze? Czy da się temu jakoś zapobiec? Czy ta strona opozycyjna może się jakoś do tego przygotować? Nie, no nie da się temu zapobiec, dlatego że mamy do czynienia z obozem, który uważa, że powinien zachować władzę jeszcze przez następne lata. Zresztą pan Kaczyński o tym ciągle mówi. I jest nastawiony na to, że gdyby przegrał wybory, to ogłosi, że wybory zostały sfałszowane i nie będzie chciał oddać władzy. Wobec tej sytuacji niestety walka polityczna przeniesie się na ulicę. Czyli pana zdaniem Jarosław Kaczyński w sposób legalny władzy nie odda? Tak, tak uważam, że w sposób legalny władzy nie oddadzą. Panie premierze, to teraz jeszcze słów kilka. Wspomniał pan o tak zwanej telewizji publicznej. Ja konsekwentnie będę nazywać ją telewizją rządową. Tam Joachim Brudziński wczoraj zaskoczył bardzo mocno. Może zacytuję, bo pan pewnie już wie, o czym będę mówić, ale przypomnę naszym widzom. Joachim Brudziński, eurodeputowany, jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości i najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, mówi tak. Mój znajomy opublikował bardzo ostry i poruszający wpis. Dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami dzielili swoim gazem podczas II wojny światowej. Panie premierze, jaka powinna być reakcja na takie słowa eurodeputowanego Joachima Brudzińskiego? No, można powiedzieć, że obóz PiS-u i poszczególni politycy przyzwyczaili nas do chamstwa i takiej właśnie bezczelności, która jest nie do opisania.
Więc pan Brudziński przypomniał o sobie w takim właśnie kontekście. Natomiast sprawa jest poważniejsza, dlatego że zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski uważają, że w sytuacji, gdyby któryś kraj miał niedobór energii, czy głównie gazu, to rzeczywiście te państwa, które mają spore zapasy, powinny się dzielić. To znaczy powinien powstać taki jakby bank, z którego będzie można czerpać. Mam na myśli oczywiście państwa, które są marnie zabezpieczone na braki gazu. Więc to jest po prostu przejaw solidarności europejskiej i to jest rzecz godna pochwały. No ale to jest rozumowanie, które wykracza poza możliwości intelektualne pana Brudzińskiego. On po prostu takich słów jak solidarność, wzajemna pomoc, on po prostu tego nie rozumie. Panie premierze, tylko problem polega na tym, że proszę poprawić mnie, jeżeli ja się mylę, ale wydaje mi się, że nikt tego typu słów, porównań w obecnej III Rzeczypospolitej nie stosował. To znaczy nikt nie odważył się wyciągać tego typu argumentów w jakiejś walce politycznej, w atakowaniu no, teoretycznie naszych sojuszników, naszych partnerów z Unii Europejskiej. Ja się zastanawiam, jakie mogą być konsekwencje tego typu wypowiedzi, no bo pewnie jakieś będą. No nie sądzę, żeby były jakieś, no bo jakie mogą być? Przecież obóz władzy będzie bronił pana Brudzińskiego. Ale ja mówię o konsekwencjach dla nas, panie premierze, na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej chociażby. Myśli pan, że o tych słowach nic się nie będzie mówić? Proszę pani, może się będzie mówić, ale my mamy tak zaszarganą opinię, a zwłaszcza obóz pisowski ma tak zaszarganą opinię, że częściej reakcja będzie polegała na wzruszeniu ramion. Jeszcze jeden kolejny chuligański wybryk pana europosła. I tyle, no bo no, co można mu zrobić? No, w Polsce na pewno nic, a czy na arenie międzynarodowej? No być może, no zastanowimy się, czy coś w tej sprawie można zrobić. Panie premierze, sądzi pan, że granie tą kartą taką antyniemiecką po pierwsze jest odpowiedzialne z perspektywy nawet bezpieczeństwa naszego jako kraju, a z drugiej strony będzie skuteczne, jeżeli chodzi o tę narrację taką wewnątrz tutaj do wyborców? Proszę pani, gdyby nie było skuteczne dla wyznawców PiS-u, to oni by tego nie robili, ale oni bez przerwy to robią. To znaczy, że gdzieś tam w ich badaniach wychodzi im na to, że ten ich elektorat, który nie jest elektoratem wyborczym, tylko elektoratem wyznawców, którzy wierzą w pisowską religię, a na czele tej religii jest Bóg Kaczyński. Więc to pewnie działa właściwie. Oni za pomocą tego słownictwa nie chcą poszerzyć elektoratu, nie chcą zdobywać nowych zwolenników. Oni za pomocą tego słownictwa chcą utrwalić postawy tego, co już zdobyli, bo im to wystarczy jak na razie. Więc dlatego to robią. Ale to jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe dla Polski, chociażby dlatego, że Niemcy są naszym pierwszym partnerem handlowym, zarówno w sensie wymiany eksportowej, jak i importowej. Niemcy są najpotężniejszym państwem w Europie i takie opowiadania, wie pan, zresztą Kaczyński już kiedyś mówił, że budowana jest nowa trzecia Rzesza, czy czwarta Rzesza. Tak, że czwarta Rzesza będzie. Czwarta Rzesza, więc tych antyniemieckich sformułowań jest pełno i one się zaczynają od samej góry, od samego Kaczyńskiego. No gdyby Kaczyński nie aprobował takich słów, które powiedział Brudziński, no to ten by tego nie mówił. Panie premierze, a jeżeli już mówimy o kwestiach związanych z naszą pozycją w Unii Europejskiej, to ja jeszcze o te negocjacje, a właściwie to, co po negocjacjach z Komisją Europejską chciałam spytać. Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość gromy retorycznie spuściło na Werę Jurową, która stwierdziła, że ustawa prezydencka nie załatwia w żaden sposób kwestii związanych z praworządnością w Polsce i z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i w związku z tym nie widzi na razie możliwości wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy my, panie premierze, pana zdaniem powinniśmy się już pożegnać z perspektywą dostania i otrzymania tych pieniędzy? No ta perspektywa się oddala, ale oczywiście cały czas jeszcze jest szansa. Gdyby chociażby ta tak zwana ustawa Dudy
czyli ustawa nowelizacyjna o Sądzie Najwyższym, została przykrojona do oczekiwań, które Komisja Europejska postawiła. Wystarczyłoby zresztą przyjąć poprawki Senatu, które zostały odrzucone w Sejmie, żeby ta ustawa nabrała zupełnie innego wymiaru. No ale ponieważ rząd się, czy prezydent się nie kwapią, żeby to zmienić, no to pieniądze nam odjeżdżają. Ta perspektywa uzyskania tych środków jest coraz mniejsza. I pani Jurowa, którą trzeba cenić oczywiście, bo ona poważnie traktuje praworządność i ona nie daje się zwieść byle czym, tak jak to niestety było w przypadku pani von der Leyen, która przyjechała do Polski w środku procesu legislacyjnego, zamiast poczekać na zakończenie procesu legislacyjnego. Mówię cały czas o tej ustawie o Sądzie Najwyższym. Tak, tak, tak. Pani von der Leyen ma świadomość, że została oszukana po prostu. Natomiast pani Jurowa się nie daje oszukiwać i mówi to, co należy powiedzieć, więc poglądy Jurowej to nie są tylko jej poglądy, ale większości Komisji Europejskiej, większości komisarzy. Więc jeśli polski rząd dalej będzie grał w taką grę, trzy karty, ja to widziałem w młodości na Bazarze Różyckiego, takie rozmaite cwaniaczki za pomocą tej gry oszukiwali Bogu ducha winnych przechodniów, no to tych pieniędzy nie będzie, no to oczywiste. No i co w związku z tym, jak tych pieniędzy nie będzie, panie premierze, w kontekście inflacyjnym także, co to oznacza dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli, dla polskich rolników chociażby, brak pieniędzy z Unii, bo to nie chodzi tylko o Krajowy Plan Odbudowy, ale chodzi także o problemy w ogóle z nową perspektywą finansową. Oczywiście dlatego, że nowe rozporządzenie, które już obowiązuje, mam na myśli rozporządzenie o warunkowości budżetowej, które wiąże wypływ pieniędzy z praworządnością, to rozporządzenie dotyczy nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także długiej perspektywy budżetowej. Więc no to oznacza, że ten strumień pieniędzy będzie pomału wysychał, ale przecież jeszcze niedawno pan Glapiński opowiadał, że my mamy tyle pieniędzy, że wszyscy ustawiają się w kolejce, żeby od nas pożyczać. Jesteśmy mocarstwem finansowym. No w piątek też twierdził, że mamy nieprzebrane zasoby i jesteśmy bezpieczni, bo te rezerwy są naprawdę nieprzebrane. Więc jak pani wie, nic nam nie grozi, więc ja myślę zresztą, wie pani, że oni już się pogodzili, oni, czyli rząd, oni już się pogodzili z tym, że tych pieniędzy nie będzie. Po prostu zwiększą dług publiczny, nadrukują tych nowych pieniędzy, zwiększą inflację i będą w czasie kampanii wyborczej opowiadali, że to wszystko jest z jednej strony przez Putina, a z drugiej strony przez Unię Europejską. I myślę, że ten argument wystarczy dla sporej części polskich wyborców, którzy są na takim poziomie, że im takie banały wystarczą. Panie premierze, ale nawet osoby z minimalną albo z brakiem wiedzy ekonomicznej no czują ceny, widzą ile płacą w swoim sklepie za chleb, za mąkę, za cukier, za pomidory, prawda? To nie trzeba być ekspertem od ekonomii, żeby odczuć, że społeczeństwo no, w jakimś dramatycznym zupełnie tempie biednieje. No tak, ale ja często oglądam jakieś takie rozmaite scenki, gdzie ci wyznawcy PiS-u mówią, że nie, że nic się złego nie dzieje, że owszem, no jest jakiś tam ruch cenowy, ale przecież gdyby PiS nie rządził, to byłoby zdecydowanie gorzej. Pani myśli o normalnych wyborcach, natomiast proszę pamiętać, że ci, którzy głosują na PiS, to są członkowie sekty religijnej, gdzie nie ma żadnej refleksji na temat, czy może być inaczej, czy nie. Po prostu albo się wierzy, albo się nie wierzy. I nie stawia się pytań dotyczących zasadności tej wiary. No jak z każdą religią. Jest podobnie. No czekam, aż w kampanii będą chodzić po wodzie. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Były premier Leszek Miller. Pozdrawiam pana i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Do widzenia.